To są po prostu fakty takie. Ja nie jestem samochwałą, ja nigdy się nie chwalę. Proszę pana, jeżeli pan był ale pan w Zjednoczeniu... Ale pan nie będzie pouczył, grzeczności mnie pan nie będzie uczył, panie Lepe. No pan uczy pan. Ale powiedział pan swoje? No tak, ale niech pan, no to, nie mówiłem o panu, nie pouczałem pana. Ale niech pan, o mnie pan mówił. Nie, ja nie pouczałem pana o pana zachowaniu, o polityce mówiłem. Ale ja prac, proces mamy, wygrałem, byłem przeproszony. Wchodził pan do tego samego łóżka, do pani Anastazji Lipeconi. I to jest Żulia. A Żulia, proszę pana... Chciałbym powiedzieć panu, że można Żulię też tak powiedzieć. Witajcie serdecznie na naszym kanale. Dziś pragniemy przedstawić wam niezwykłą podróż w czasie do roku 2003. Naszym głównym bohaterem jest postać, która na stałe weszła do historii polskiej sceny politycznej, Andrzej Lepper. W 2003 roku, w trakcie jednego z popularnych programów, miała miejsce niezwykle interesująca debata, w której wzięli udział Andrzej Lepper, lider samoobrony, oraz Stefan Niesiołowski, ówczesny poseł. Zobaczcie, jak stawiali czoła swoim przekonaniom i jakie argumenty przemawiały za ich stanowiskami. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziś w czarnym psie czy białym kocie dojdzie do pojedynku między politykami stojącymi na skrajnych pozycjach i skrajnie siebie nie lubiącymi. Zapraszam pana na Andrzeja Leppera. Ja się nigdy nie chwalę, ja po prostu mam talent. To jest piosenka dla pana Andrzeja Leppera, polityka słynącego ze skromności i z takiej niechęci do pokazywania samego siebie, zawsze w tle, zawsze w drugim planie. Tak, panie przewodniczący? Panie redaktorze, pan tutaj coś insynuuje, pan coś tutaj kombinuje jak zwykle, ale polityk, który założył partię, polityk, który wyprowadził partię na jakieś szerokie wody i w Polsce, i nie tylko w Polsce, no oczywiście bez przesady nie trzeba się chwalić, ale trzeba być czynnym i widocznym. Ale to widzę, że dedykacja niezbyt precyzyjna, bo pan się po prostu chwali. Nie chwalę się, ja tylko stwierdzam fakty i tego nikt nie zaprzeczy, to są po prostu fakty takie. Ja nie jestem samochwałą, ja nigdy się nie chwalę, tylko konkretnie działam i robię to, co trzeba. Tym bardziej, że samochwała w kącie stała, a pan rzadko... W kącie nie stoję. Rzadko pan do kąta. Przeciwnikiem pana Andrzeja Leppera będzie pan Stefan Niesiołowski. To z kolei Greg Zorba, jaka piękna katastrofa. Czy pan uważa, że Rzeczpospolita III zbliża się do tej katastrofy, czy nie? No może nie zbliża, ale w każdym razie pewne zagrożenie, którego istotnym elementem jest pan Lepper, jest i trzeba z tym walczyć. Pan napisał taki artykuł w Gazecie Wyborczej pod tytułem Żulia idzie po władzę. To jest Żulia, to jest kto w tym pana artykule? Między innymi samoobrona, to są populiści. To są ludzie, którzy wywołują burdy w parlamencie i na ulicach, którzy łamią prawo, którzy stają przed sądami, którzy kłamią, oszukują. I jak mówię, populizm jest realnym niebezpieczeństwem III Rzeczypospolitej i nie trzeba mu bić brawo, tylko trzeba go opisać, dostrzec i tą żulię oczywiście nie można powstrzymać. Czyli na czele tej żuli, która idzie po władzę, stoi pana zdaniem pan Andrzej Lepper. Nie chciałbym tego tak może formułować, to nie jest tylko mówię pan Lepper, to jest w ogóle demagogia, populizm, kłamstwo, cynizm, oszustwo. To jest wprowadzanie tych wszystkich patologii, których samoobrona jest jednym z elementów. To nie jest ani pierwsza, ani ostatnia, ale w każdym razie jest to patologia groźna. Tą patologię trzeba opisać i zwalczać. Pan Andrzej Lepper. Ja zacznę od tego, że pan profesor
jest członkiem Zjednoczenia Chrześcijańskiego. Nie, nieprawda. Nie już pan zaczął od kłamstw. Nie jest pan już, tak? Zaczął pan od kłamstw. Był pan, ale był ale pan. Ale 3 lata już nie jest. Tak jest i nie jest pan. Dobrze. No mówię. Dobrze. Natomiast pan jest człowiekiem kulturalnym, wychowanym. Jakoś tego nie zauważyłem. Ja wstałem przed panem. Słabą ma pani obserwację. Nie, ale niech pan nie przerywa. Ja przecież panu nie przerywałem. Już ta kultura pana już tutaj świadczy o tym. Nie, nie, ja wstałem. Chciałem się z panem przywitać, a chciał pan oprzeć z boku. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, proszę pana, jeżeli pan był ale pan w Zjednoczeniu... Ale pan nie będzie pouczył, grzeczności był... mnie pan nie będzie uczył, ale ja pan nie lepiej. No. No pan uczy swoje, pan, no. Ale powiedział pan swoje? No tak, ale niech pan, no nie mówiłem o panu, nie pouczałem pana. Ale niech pan, o mnie pan mówił. Nie, ja nie pouczałem pana o pana zachowaniu, o polityce mówiłem. Niech pan mnie nie uczy grzeczności. Proszę pana, Zjednoczenie Chrześcijańskie... No, jeszcze narodowe w dodatku, to również wielka kultura, wielki szacunek dla drugiego człowieka. Ja myślę, że pan zna przykazania Boże, no, przykazanie miłości. Pan, znał, no, pan mnie nie będzie uczył ale ani przykazań. Zaraz. Ale panie, pana, ja to jestem lepar. Dlatego, że, pan że ja będzie, każdego... Nie jest pan księdzem no, pan, no, i nie no, będzie mnie pan uczył kultury. No, niech pan się wygada pan i powie pan, polityce. Kiedy ja mogę mów powiedzieć. Pan o polityce. Proszę państwa, i ja jestem tutaj dlatego, że ja każdego człowieka szanuję. Wie pan, przykazanie miłości znam. A czy pan zna drugie przykazanie, 6. przykazanie pan zna? Nie cudzołóż, zna pan? Proszę pana, proszę bardzo, to jest Julia, proszę państwa. Pamiętniki Anastazji P. Ale już pan i pan nie się łoski. Ale i pan nie się łoski. Założył pan sprawę? Tak, pani Anastazji tak, P. No tak. Proszę pana, w towarzystwie, tak. W, towarzystwie kłamie, no. W towarzystwie takich panów jak Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller, Janusz Lewandowski, wielu z PSL-u i ale Goryszewski, panie, pan Kerr, wchodził pan do ale tego ja samego, proces ale wchodził pan, proszę pana, wchodził pan do no. Tego pan samego łóżka, tak kłamać, no. Do pani Anastazji i PCO oni. Ale i to jest Julia. Śmie... A Julia, proszę pana, ale... chciałbym powiedzieć panu, że no, można Julię też tak powiedzieć, że to są ci, którzy doprowadzili do tego, że musiały powstać nowe partie. To wy, i teraz politycznie, to wy przez te lata swojego rządzenia doprowadziliście do tego, że dzisiaj 70% ludzi w Polsce minimum socjalnego nie ma, że majątek Polski został rozkradziony, nie rozsprzedany, tylko rozkradziony, że dzisiaj dług Polski zagraniczny jest dwukrotnie wyższy niż był przedtem, kiedy przejmowaliście ale władzę, panie, no pan mówi bo był 48, długo, monolog, a dzisiaj 100 miliardów dolarów, dług wewnętrzny no, 400 miliardów złotych ale i proszę pana, 5 milionów ludzi pracy czy burdami, nie ma. A samo, czy burdami, nie, kłamstwami panie, pan to rozwiąże? Panie, pan miał panie władzę, lepiej. Pan miał władzę, nie, nie rządziliście, władzy, nie. Jak, znaczy, jak to nie miał pan władzy? Jak to pan władzy nie miał? Nie byłem w rządzie. No wy mieliście władzę. Wy to znaczy kto? I ZHN, i AWS, i inne, przecież pan jest z korzenia Solidarności, niech pan się tego nie wstydzi. I tej normalnej solidarności, temu etosowi, temu etosowi pan robi panie, i robi no, pan, wielką krzywdę. Dobra. Pan Stefan Misiłowski. Po pierwsze, z panią Potocką miałem proces i wygrałem go, czyli pan kłamie, w podły sposób pana. Pan kłamie. Byłem przeproszony publicznie i wygrałem proces. Tak więc jak jest. Pan śmie, pan, jak pan śmie publicznie kłamać? I nic nie było wspólnego. Nic, nic, pan nic nie no, wygrałem, pro, nic. Panie, wie wygrałem pan co? Proces. No, się pan, ale jako panie, mężczyzna no to przynajmniej, wyroki, ale jako mężczyzna by pan przynajmniej uderzył się w pierś, pociągnęła mnie elegancka, krótka spódniczka, elegancko, pan nie wstydził tego, no. Ale panie Leper, no. No. Ale no panowie, niech się pan no, wygada, niech nie się klaszcie, wygada. Nie klaszcie bezmyślnie, bo odpowiadam, miałem proces, a to pan byłem jedynym. Ustawiać tutaj no tak, bo nie mogą klaszcze, nie mogą klaskać, państwo, nie mogą państwo klaskać zupełnie bezmyślnie. Ale proszę, proszę państwa, miałem proces, byłem jedynym z tych opisanych przez panią Potocką. Ale tak powiedzenie, że winny się tłumaczy, po co pan się tłumaczy? No dlatego, że pan zaczął, panie przewodniczący, no jeżeli był proces, jeżeli pan Stefan Niesiołowski wygrał ten proces, to pan powinien honorowo się wycofać. No ale po co to w ogóle mówić o tym, co pan... Teraz po co w ogóle o tym mówić? Tłumaczę. Natomiast ten artykuł... Chwileczkę, no pan no. Zaczął mówić, no, mówi pan. Pozwoli pan, że odpowiem. Ja byłem jedynym z tych opisanych tutaj przez panią, który wygrał proces, byłem przeproszony. Więc jak można w ogóle do tego wracać? Co za podłość? Pana, na no szczęście teraz ja, wczoraj, pan, że ja wczoraj z panią Potocką rozmawiałem i właśnie na ten no, temat. I proszę pana, i pan tu kłamie teraz. No jak to? I pani Potocka jest w stanie stanąć jeszcze raz. Świadkowie ja się nie wstydzę, ale ja się nie dobrze, wstydzę panowie, z panią Potocką, dobra, elegancką kobietą, tak. Co prawda już trochę starszą, ale spotkałem no się, ja się nie wstydzę tego. No absolutnie, a pan się wstydzi. Ale, bo ja miałem proces i go wygrałem, ale zostawmy to. Wygrałem proces, jest przeproszenie publiczne, dostałem odszkodowanie. Fajnie, dobrze, co pan, dobrze, jak pan może, jest tak jak pan mówi. No, teraz druga tak rzecz, dobrze, druga rzecz. Polska, co, tak, Polska, no zostawmy już panią Potocką, może o Polsce. Te to też Polka. Tak, to, zgoda. Pałac chcieliście jej dodać. Nie, ale nie ja. Ale lewice chcieliście oddać, Lewandowski, kolega pana. Chodzi, wie pan, Lewandowski.
co mi na obchodzi Lewandowski? Te patologie, które pan to opisał, no to prawda, no, częściowo tak, ale co z tego? Czy pan w najmniejszym stopniu jest w stanie je rozwiązać? Czy pan coś proponuje? Pan opisuje, to jest właśnie demagogia, pan opisuje zjawiska, które niektóre z nich mają miejsce, bieda, to prawda, i nic pan nie proponuje, pan okłamuje tych ludzi, pan obiecując pewne podwyżki zasiłków i tak dalej, pan wie, że pan tego nie zrobi, pan wypłaci puste pieniądze, pan kłamie i to jest patologia, to jest populizm. Pana obietnice, jak pan tu mówi, że bieda, oczywiście, a czy pan tu biedę zlikwiduje, w jaki sposób? Czy pan te, jeżeli pan inwestycje zagraniczne do Polski zatrzyma, to przecież pan bezrobocie wzrośnie. A się nie zmniejszy. Pan, jeszcze raz mówię, te zjawiska negatywne, ja nie twierdzę, że Polska jest rajem, ja nie twierdzę, że nie ma, ja to opisuję. Jest wiele zjawisk negatywnych, ale nie stanowi, nie mogę znaleźć w tym, co pan mówi, żadnej recepty, żadnej rady. Pan tylko i wyłącznie powtarza, że jest źle. No to wiemy. Ale czy pan potrafi chociaż jedno, może wskazać, co pan zrobi, żeby było... No pan mówił bardzo długo i kłamał od początku, więc pozwoli pan, że ja chociaż prawdę będę mówił na pewno krócej od pana. I to tyle. Czy pan w jednym chociaż punkcie jest w stanie zaproponować coś pozytywnego dla kraju? Ja chciałbym spytać, żeby pan odpowiedział tutaj, no, telewizją, czy pan kiedykolwiek ze mną rozmawiał do tej pory? Ja ale czytam, co pan mówi. Nie, nie rozmawiałem. No właśnie. I jest taki kolega pana, Lech Kaczyński, prezydent Warszawy. No ale co pan mówi, Lewandowskiego, Kaczyńskiego? Pan, ale co pan przerywa? Przecież ja panu tyle słucham. No poważnie pan mówił. Ja pana szanuję, proszę, bardzo poważnie. I pan Kaczyński, Lech, też, który nigdy ze mną nie rozmawiał, po 15 minutach rozmowy ze mną w gabinecie moim, w parlamencie, w klubie Samoobrona, powiedział: panie Lech, co oni z pana zrobili? Jak oni pana opisują? Więc niech pan też nie mówi o człowieku, z którym pan nie zamienił ani jednego zdania poza spotkaniem ale dzisiaj. Czytam, kiedy pan nie czytał programu Samoobrony, czytam, co pan pisze. Pana, to co pan pisze, to też jest to, tak pisane, to co pan napisał w tym artykule Żulia idzie po władzę, że pan rząd Buzka wini tym, że nie skończył z Leperem. Wie pan, ja mam pełen szacunek do tytułu pana profesora, ale co do matury pana, to wątpliwości moje? Pewne. Tak, bo jeżeli pan myli rząd z sądem, to sąd jest od karania. Sąd od karania, a pan pisze w artykule, że rząd powinien mnie ukarać. Sąd powinien ukarać, a nie rząd. Ma pan, no, to pisze, pan pokaże. Mam artykuł. To, że rząd pan powinien ukarać. Oczywiście, że rząd Buzka, że rząd Buzka, proszę zacytować to. Że rząd Buzka powinien ukarać. Tak jest. Rząd Buzka nie skończył z Leperem. Dokładne zdanie, proszę pana. Proszę zacytować. Tak jest. Proszę zacytować. No ale cytuję to. Nie, proszę. No pan. No cytuję to. Rząd Buzka nie skończył z Leperem. Nie, coś pan wymamrotał. I teraz panu powiem. Proszę zacytować. Ale no nie przerywa pan. Będzie pan mówił swoje. No pan twierdzi, ale pan twierdzi, że nie. Telewidzowie są inteligentni, tak. Gazetę mają, przeczytają wybory. Pisze pan profesor tak. Nie bez winy jest też rząd Jerzego Buzka, który nie egzekwował prawa wobec przestępców dopuszczających się napaści na egzekutorów, długów, czy wobec chuliganów blokujących drogi czy przejścia graniczne. To rząd ma egzekwować prawo, czy w demokratycznym państwie prawa od tego są niezawisłe, niezależne sądy? Pan, oczywiście, żeby jedno karał. Drugiego... Karał, no to pan powiedział. Ale pan, nic ale nie wyklucza pan niczego. Że rząd... Dyktatury w Polsce były wprowadzane na skutek interwencji z zewnątrz. No nie było żadnej innej. Nie ma dzisiaj groźby zewnętrznej dyktatury, wprowadzenia, narzucenia. No pan Leper, myślę, że do władzy i tak nie dojdzie, że jest to chwilowe powodzenie, które się skończy upadkiem, bo populizm... Bo populizm zawsze upada i w swoich kłamstwach i fałszywych obietnicach się pogrąża i upada. I były takie zjawiska w różnych krajach. Był Tymiński, już to jest taka czkawka, powtórka Tymińskiego i tak to się skończy. Natomiast była szkoda Polski. No. To są pomysły, które są niezwykle szkodliwe. No proszę zwrócić uwagę, groźby pod adresem obcych inwestycji. No jak się może, jak można tworzyć miejsca pracy, kiedy się jednocześnie grozi i wysyła się sygnały takie, no, groźby pod adresem ludzi, którzy chcą tu te miejsca pracy budować. Kwestia jakichś rozliczeń ludzi bogatych. To jest właśnie komunizm. No co to jest innego? Groźba, że pan teraz dokona, ja bardzo wiem, jak to pan wykona, że pan teraz będzie rozliczał ludzi, jakieś obietnice niejasne wprowadzenia porządku. No pan, który ma szereg procesów, który łamie prawo, który burdy wywołuje ustawicznie, ma porządek wprowadzać. Dla mnie Leper i jego partia, jak mówię, jest groźbą, nie że wprowadzi dyktaturę, to jest niemożliwe, że skompromituje w Polskę i wpędzi nas na wiele lat w nędzę i biedę. Teraz pan Andrzej Leper. Już po
po takich epitetach, po tylu przyjemnych słowach ze strony pana profesora, ja teraz kilka zdań powiem. Naród już was rozliczył za te wasze przemiany, za tą demokrację w 89 roku wprowadzoną. W 2001 roku wystawił wam rachunek. Ani ZHN-u, ani AWS-u, ani Unii Wolności już u władzy nie ma. I to jest ten etap, że naród się poznał po prostu na tym. Natomiast ja chciałbym się bardzo poważnie odnieść, bo tutaj pan oczywiście słucha tego, czego pan chce, wybiórczo wszystko, ale do wypowiedzi pana ekonomisty, specjalisty odnośnie tego, tych rezerw, nadwyżki dewiz. Ma pan rację, tu się chyba zgadzamy, że one muszą być. Ja nie mówię, że trzeba wszystkie likwidować, tylko pytanie jedno, do jakiego poziomu mamy je jeszcze gromadzić? Bo jeszcze rok temu ta rezerwa była rzędu 27 miliardów dolarów. Już jest 34. To przyrosło w ciągu roku ponad 6 miliardów dolarów. Co? Co roku będzie przyrastać, a w tym samym czasie pan przyzna, że dług wewnętrzny Polski wzrósł o 100 miliardów złotych. To pytanie, co jest? Dług rośnie, rezerwy rosną. Druga sprawa. Trzeba obniżyć podatki i trzeba spowodować, żeby ta dynamika długu się powstrzymała i żeby państwo nie żyło na kredyt. Ale na mały kredyt można żyć, natomiast na wielki kredyt. Ja pana słucham tak, jak słuchałem nie tak dawno w siedzibie samoobrony pana ministra Raczko, który przyszedł i pół godziny cytował z pamięci program samoobrony. I właśnie o finansach. Obniżenie podatków, samoobrona jest za likwidacją CIT-u, to pan dokładnie panie, wie, że chcemy CIT, ale ja powiem może o swoim... Ja wiem, ale 50% dla wszystkich, którzy zarabiają 100 tysięcy złotych rocznie, to jest 50-procentowy podatek, taki pan proponuje w swoim programie. 100 tysięcy rocznie, panie redaktorze. Wybaczy pan, podatek progresywny od dochodów indywidualnych osób fizycznych jest na całym świecie stosowany. I może ja powiem o tym obniżeniu. Dlaczego te firmy, bo tutaj chcę sprostować, ja nie mam w ogóle nic przeciwko firmom zachodnim, jeżeli są w Polsce. Nie, ale pan czyta prasy, pan nie słucha, co ja mówię w ogóle. Ale widzi pan, ja cierpliwie... Panie przewodniczący, ale krótko. Pan uczy studentów. Panie profesorze, pan przewodniczący, ale ja krótko nie teraz. Pana teraz, bo pan tak mnie nie słucha. No. Ale mówię do tych, którzy chcą mnie słuchać. To niech pan nie do mnie mówi krócej. Jesteśmy za likwidacją CIT-u, nie jesteśmy za tym, żeby wyganiać z Polski obcy kapitał, natomiast trzeba wszystkie umowy sprawdzić. Jeżeli firmy zachodnie miały, obiecały w umowach duże inwestycje w Polsce, tworzenie miejsc pracy, pakiet socjalny, nie wywiązały się z tego, to dlaczego nie ponoszą żadnej kary za to? I chyba pan też jako specjalista przyzna, że będziemy, taki wypadek jest bardzo dużo. Będziemy próbowali znaleźć odpowiedź na to pytanie. Jeszcze jedną kwestię. Panie przewodniczący, podatek, zawsze jest tylko jedna kwestia. Wypełnianie PIT-ów. Czy pan się zgodzi, że to jest bzdura kompletna, Roman Kluska w zeszłym tygodniu tutaj w studiu Czarnogórca, 100% racji. Czy białego kota? Krzysztof Janik, nowy przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Co pan o tym sądzi? Pierwszy etap to był czas do wyborów. Ja w tym człowieku pokładałem wielkie nadzieje. Naprawdę, wszystko co mogłem, wszystko to co miałem w zasadzie było do jego dyspozycji. W dzień i w nocy. W ogóle pierwsza rzecz, pierwsze spotkanie, jakie było na klubie, to było powiedziane. Tu rządzi partia. A partia to wiadomo kto, pan Leper. Posłowie, jak ja się pytam nawet dzisiaj posłów, chłopcy, jak się czujecie? Oni mówią, jak śmieci. Pytam się, to ma być szef rządzącego, rządzący w tym kraju, gdzie traktuje się posłów jak śmieci? To są fakty, panie Leper. Teraz się pytam, czy, bo pan się mieni wielkim przywódcą, pan się mieni wielkim Polakiem. Ja ma nawet nie bardzo dobrze wiem, jak pan się nazywa. Czy pan się nazywa Leper? Czy Loper, bo pana brat pisze się Loper. Jak pan, proszę pana, idzie na skargę za klewki do ambasady amerykańskiej, jakie jest pana poczucie obywatelskie, wie pan? Pan jest dobrym Polakiem? Pan ma duszę słowiańską? Pan Andrzej Leper. Ja może tak powiem, proszę państwa, ja już widzę tutaj gazetę pana Bubla i ja chcę powiedzieć jedno, że pan Witaszek utrzymuje kontakty z panem Bublem, z innymi. Mnie próbowano w czasie tych spotkań, pan się nie trzęsie, bo to nie trzeba się tutaj nerwy, to mnie niepotrzebne, absolutnie. Się pana nie boję, pan nie boi, absolutnie. Pan ucieka na korytarzach. Ja się bać nie muszę, proszę państwa. Ja chcę powiedzieć jedno, że panie redaktorze, z wielkim smutkiem, mnie próbowano wciągnąć w problem antysemityzmu. I te słowa pana Witaszka, kto ja jestem, skąd ja pochodzę, no właśnie, Leper, Liper, Luper, czy jak się ja nazywam? Ja nazywam się Lep
PERM, żeby pan dokładnie wiedział. Urodziłem się w Polsce i jestem Polakiem. Natomiast pochodzenia swojego, czy kiedyś w przeszłości ktoś z moich przodków nie miał pochodzenia niemieckiego, francuskiego, czy nawet żydowskiego, to pan nie jest w stanie powiedzieć, że pana pra babcia nie miała coś tam wspólnego z Żydem jakimś. Nie jest pan w stanie tego powiedzieć. I mnie nie udało wam się wciągnąć, bo pan pierwszy przyprowadził Bubla do samoobrony, pan również respektował w samoobronie Bryczkowskiego, innych antysemitów, również Tejkowskiego antysemitę. Ja nie jestem antysemitą i nie pozwolę na to, żeby ktoś samoobronę utożsamiał z antysemityzmem. Absolutnie nie. To, co Bubel wypisuje dzisiaj, pan tym szasta na lewo, na prawo pisze o przewodniczącej młodzieżówki samoobrony, urocza Żydówka, i państwo polskie siedzi spokojnie i nie reaguje na to, jak można wywoływać w Polsce antysemityzm, ksenofobię i tak dalej. Samoobrona nie jest partią rasistowską, chociaż próbuje się, pan profesor Niesiołowski, jak się ładnie śmieje, że Samoobrona jest taka, może pan by chciał to powiedzieć, to pan z Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym chciałby, żeby tak było chyba, no, bardzo ładnie. Brawo, panie profesorze, brawo.